Halo, halo, witamy z rozpoczęcia sezonu 9 w Speedway Hacks. Zaczynamy to standardowo od kryterium masów, odbywające się niezmiernie od pierwszego sezonu. Dzisiaj nie jestem sam, dzisiaj ze mną jest Jakub Fordon, cześć. Ojej, nie ma z nami drugiego komentatora, miejmy nadzieję, że wkrótce wróci, ale opowiedzmy coś o obsadzie dzisiejszych zawodów. Z numerem pierwszym wystartuje Arkadiusz Szybiński, zawodnik w tym sezonie reprezentacji barwy Starej Gwardii. Drugim numerem pojedzie Dawid Maćkowiak. W poprzednim sezonie reprezentował Jack Daniels Racing. W tym sezonie pojedzie w nowej drużynie Fiat Racing. Z numerem trzecim ja, czyli Dawid Ociepa. Z numerem czwartym Jakub Wójcik. Z numerem piątym Mariusz Wacławski. Z numerem szóstym Adrian Najman. Z siódmym pojedzie Dariusz Wachowicz. Jeden z kilku reprezentantów pierwszej ligi w dzisiejszych zawodach, z numerem 8 Adrian Wernicki, z 9 Krzysztof Spławski, z 10 Dominik Sołtys, z numerem 11 Jakub Klich, z 12 Maciej Anglard, z 13 Gracjan Lustig oraz z numerem 14 Kacper Chyliński. Dwa braki w rezerwie, które zostaną zastąpione rezerwowymi niedługo, kiedy zawody się rozpoczną. Ale może opowiedzmy coś teraz o historii. Czyli o poprzednim sezonie, jak to wyglądało w poprzednim sezonie. Przypomnijmy, to były pierwsze zawody, w których były mierzone czasy, tak już oficjalnie. Oczywiście na starcie sezonu ósmego wygrał z pierwszego pola Maciej Anglard, na drugiej pozycji uplasował się Jakub Klich, na trzecim miejscu nieobecny dzisiaj Filip Sokołowski, najlepszy zawodnik Ekstraligi ubiegłego sezonu i kilku poprzednich sezonów oraz triumfator kryterium asów sezonu siódmego, czyli Kamil Tokarczyk. On zaliczył w finale wykluczenie i uplasował się na czwartej lokacie tych zawodów. Wtedy zaprezentowali się także Dariusz Wachowicz, Arkadiusz Szybiński, Dawid Ociepa, Michał Dawidziuk, którego dzisiaj nie oglądamy, Adrian Najman, którego obejrzymy dzisiaj, Gracjan Lustig także dzisiaj wystąpi. Reszta z poprzednich zawodów nie ujrzymy na to. W Bydgoszczy za chwilę powinniśmy rozpocząć zawody, ale na razie jeszcze musimy czekać na administratora. Mamy już program, który jest aktualnie wypełniany. Sędzia dzisiejszych zawodów Bartosz Całosiński, administrator ligi. Administrator ligi, który mówiło się, że opuści ligę. Sam o tym wspominał, że po sezonie ósmym odda władzę w inne ręce, jednak to się nie stało. Na nieszczęście albo nieszczęście zależy. No, to jest administrator, który cieszy się, którego można albo kochać, albo nienawidzić, ale przecież mu przyznać, że już dziewiąty sezon prowadzi ligę Speedway Hacks i wychodzi mu to całkiem nieźle, skoro jeszcze te zawody, ta liga cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Przychodzą nowi gracze. Wróćmy jeszcze do kryterium asów sezonu ósmego, gdzie najlepszy czas zaliczył Bartosz Całusiński, wspomniany, który dzisiaj przecież nie wystąpi na torze w Bydgoszczy. Zaliczył on czas najlepszy, bo 28 sekund pokonał tor i 5 setnych. I gdzieś jeszcze zawody trzeba wspomnieć, że już na nowym programie Speedway Hacksa, czyli z Bożek znaleźliśmy się na dobre co trzeba jeszcze wspomnieć. Już pojawiają się pierwsze nerwy w parku maszyn. Pierwsze nerwy, ponieważ zawodnicy nie chcą czekać na rozpoczęcie. Chcą pojechać już teraz. Przecież te zawody miały się rozpocząć 15 minut temu. Jednak czekamy cały czas na sędziego, któremu spóźnił się samolot do Bydgoszczy. A przypomnijmy, musiał on lecieć aż z Wrocławia, żeby posędziować te zawody. Za dużo się powtarzam z zawodami, za co przepraszam. No i mam pytanie do widzów. Kto według was jest faworytem dzisiejszych zawodów? Rozluszajmy trochę czat. Tak więc, proszę bardzo, kto według was wygra dzisiejsze zawody, a kto kompletnie zawiezie? Tak więc czekam na waszą opinię. Udzielajcie się w komentarzach. A ja poczytam sobie, co się dzieje w parku maszyn. Planowany start zawodów na 21 został przewidziany. Jest godzina 21, a sędziego jeszcze nie ma, nie zameldował się w budce sędziowskiej. Czyli po prostu czekamy w parku maszyn wrze.
według was faworytem będzie Tomasz Winkel, tylko jest problem, że on dzisiaj nie startuje. Tak więc musicie trochę zaktualizować program. A szkoda, gdyż jest to bardzo utalentowany, sympatyczny zawodnik, który myślę, że rozwaliłby dzisiaj konkurencję, jeśli by mu pojechał, jednak niestety problemy z busem nie pozwoliły mu dojechać na dzisiejsze zawody do Bydgoszczy, a przypomnijmy, mieszka on w Bydgoszczy. Jedna opinia, że wygra, że zawiedzie Dariusz Wachowicz, to jest zawodnik, który pożegnał się z Ekstraligą po raz pierwszy od 8 sezonów, pojedzie w pierwszej lidze w starym, nowym klubie Fast Wolves, projekt Adama Antosika, pojedzie razem z Mateuszem, właśnie i Adamem Antosikiem. Mamy już całą obsadę. Z numerem pierwszym pojedzie Arkadiusz Szybiński, z drugim Dawid Maćkowiak, z pod trójką zamelduje się Dawid Ociepa, z czwartą Jakub Wójcik, z piątką Mariusz Wacławski, z szóstym numerem pojedzie Adrian Najman, z siódmym Dariusz Wachowicz, z ósmym Adrian Wernicki, pod numerem dziewiątym Krzysztof Wacławski, dziesiąty na liście zawodników jest Dominik Sołtys, z jedenastym Jakub Klich, dwunastka Maciej Anglart, trzynastka Gracjan Lustik, 14 Kasper Chyliński, 15 Rafał Drabiniek oraz 16 numerem pojedzie streamer, czyli Michał Frączek. Więc teraz zostawiam, może chcecie o coś zapytać komentatorów, na razie tylko komentatora, gdyż Jakub Fordon też nie może na razie zameldować się. Spotkała go kontrola alkomatem przed wejściem do dziupli komentatorskiej. Tym jest na niego jeszcze chwilę poczekać. Miejmy nadzieję, że wynik będzie negatywny. Ale tradycyjnie czekamy na sędziego w Bydgoszczy. Mamy jedno pytanie. Jakim cudem jedzie Frączek? A takim cudem, że jest wyżej na liście rezerwowych. Tak tylko powiem. Takie dostałem informacje z góry. Taka jest też nieubłagana lista zawodów. Więc Michał Frączek jedzie w dzisiejszych zawodach. Dzisiaj nieobecny będzie przede wszystkim Filip Sokołowski, dominator od kilku sezonów Ekstraligi. W poprzednim sezonie startował w barwach Magic Stars. Teraz poszedł do zdecydowanego faworyta do zdobycia złotego medalu, czyli Red Devils Riders, obrońcy tytułu, którzy po dosyć emocjonującym finale wygrali z Jack Daniels Racing w ostatnim wyścigu. Do ostatniego wyścigu trwały wielkie emocje na torze w Bydgoszczy, tak powiem jeszcze nawiasem mówiąc, i dzisiejsze zawody również są w Bydgoszczy. 16 osób jeszcze przed rozpoczęciem zawodów. Czy zwierzyczki w Bydgoszczy? Widać tor, a ja wam powiem, że widać. Zaskoczenie? Odpowiedzcie mi w komentarzach. Siedemnaście już osób na transmisji. Już jest Bartosz Całusiński w dziupli, przepraszam, w wieżyczce sędziowskiej. Tak więc za moment wystartujemy. Kryterium masów.
Tak więc wracam po krótkiej przerwie spowodowana tym, że musiałem spisać strukturę biegową na dzisiejszy zawód. Jest właśnie poprawiona lista zawodników. Sędzia już się pojawił. I za chwilę rozpoczniemy wielkie emocje na torze w Bydgoszczy. Tak, których na pewno nie możemy się doczekać. Już. Dlaczego nie ma obrazu, gdyż zawody jeszcze się nie rozpoczęły? Na torze w Bydgoszczy. Dostaję tutaj słowa takie, że wygrał. A jestem ciekaw, dlaczego nie ma. Ja jeszcze czekam na drugiego komentatora, który utknął na kontroli alkoholowej. Już znamy obsadę. A więc za chwilę wreszcie startujemy pierwszym wyścigiem tego sezonu. O, jeszcze mamy problemy z programem. Oj, dzisiaj chyba nie możemy rozpocząć tych zawodów. Problemy. Jeszcze polewaczka wyjechała na tor, czyli małe równanie toru. Małe równanie toru. Jeszcze nas czeka na torze w Bydgoszczy. Tak więc ciekawa sytuacja, polewaczka i wyjechał jeszcze traktor, czyli jakieś tam zastrzeżenia od sędziego Bartosza Całcińskiego nas tutaj spotkały. Nie pozwolił on jeszcze na wyjazd na tor. Zawodnicy obu zaistniałą sytuacją. Myślę, że tak nie powinno być. Ale skoro tor nie nadaje się do jazdy, to myślę, że tor powinien zostać doprowadzony do porządku. Jeszcze chwila, jeszcze moment i rozpoczniemy. Pierwszy wyścig kryterium AS. Pierwszy wyścig w sezonie 9 ogółem w oficjalnych zawodach Speedway. Kryterium AS-ów, piękna tradycja, turniej rozgrywany od sezonu pierwszego. A skoro jest rozgrywany od sezonu pierwszego, to jest chyba największa tradycja oprócz turnieju gwiazdkowego, który zawsze rozgrywa się na koniec sezonu, a nie wbrew nazwie. Chciałem jeszcze pozdrowić nowych graczy, jeśli się tutaj oczywiście pojawili na czacie. Możecie napisać, kto jest tu nowy. I miejmy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. No tu jeszcze z programem znowu. No i z polewaczką, gdy zatrzymała się na środku toru. Czy można dać taki filmik z gry? Oczywiście 20 widzów na dzisiejszych zawodach. Oczywiście ogląda na transmisji na żywo z toru z Bydgoszczy. A na trybunach zasiadło widzów trochę więcej, gdyż aż 7 tysięcy widzów zasiadło na trybunach toru bydgoskiego.
No jeszcze tutaj widzę, że tutaj wokół stadionu próbują obejrzeć się bez wszystkiego tak naprawdę. Już dołączamy pierwszy wyścig. Oddaję głos Kubie Fordonowi, który skomentuje dla was pierwszy wyścig tego sezonu. I witam wszystkich bardzo serdecznie. Już za chwilę rozpoczynamy pierwsze zawody w nowym sezonie Speedway Haxa. Będzie to kryterium asów na torze w Bydgoszczy. Mamy już obsadę pierwszego biegu. Arkadiusz Szymiński z pola A, z pola B Dawid Maćkowiak, z pola C Dawid Ociepa i z pola D Michał Frączek. Już nie mogą się doczekać startu, już za chwilę ruszą i Tasia poszła w górę. Tutaj świetnie Dawid Maćkowiak, teraz jest na pierwszym miejscu, Frączek wchodzi na drugie miejsce, Arkadiusz Szymiński z pierwszego pola spada. Tutaj błąd Frączka, który wyjechał na szeroką, ale jednak odskuje drugą pozycję, wypada teraz Szymiński, Maćkowiak chyba nie zagrożony na pierwszym miejscu. I tutaj Ociepa rusza w pogoń za Frączkiem, ale zrobi na tej dużej odległości między zawodnikami i będzie ciężko komukolwiek, kogokolwiek jeszcze tutaj wyprzedzić. No i zobaczymy, co tutaj dalej się wydarzy. Ale widzimy, że nie będzie żadnego zaskoczenia. 3 punkty Maćkowiak, 2 punkty Frączek i 1 punkt Dawid Ociepa. No i wykluczony był Arek Szybiński, który no, po prostu nie może dojść tego biegu do udanych. Patrząc, że miał jeszcze pierwsze pole, no to ciężko widzę go w tych zawodach. Dosyć nieudane, znaczy nieudane w sensie pod względem emocji. Ten pierwszy wyścig jest zupełnie nudny, jeśli jestem w stanie to chyba zgodzić się ze mną. Tak, dokładnie, bardzo trochę nudny, szybko tutaj było wiadomo już co i jak, no i niestety skończyło się jak się skończyło, tutaj błąd no, jeszcze decyzja, przepraszam, ci przerwę, sędziego, który sprawdzał powtórkę wypadnięcia Arkadiusza Szybińskiego, ale tak, wynik tak. Tego wyścigu zostaje utrzymany, czyli bez sensacji w pierwszym wyścigu, więc zaliczamy za 3 punkty, przyjechał Dawid Maćkowiak, za 2 Michał Frączek, z 1 punktem Dawid Ociepa, wykluczony z pola pierwszego Arkadiusz Szybiński. Tak wyglądał pierwszy wyścig tego sezonu. Miejmy nadzieję, że drugi wyścig damy już nam zdecydowanie więcej emocji. A w drugim wyścigu ujrzymy Jakuba Wójcika z pola pierwszego. Na drugim polu stanie Adrian Najman. Na trzecim Mariusz Wacławski, as pod płotu. Najbliżej bandy wystartuje Dariusz Wachowicz. Jeśli się nie mylę, nie. Oprócz Dominika Sołtysa, jedyny reprezentant pierwszej ligi. Już zamiast ustawieni na polach. Wójcik, Najman, Wacławski, Wachowicz. Jak wystartują w tym wyścigu? Wójcik najlepiej, Wachowicz atomowy start z drugiego, czwartego pola, ale zablokowany przez Wacławskiego, a jeszcze wcześniej przed Najmana. Wójcik na pierwszej pozycji pewnie chyba nie da sobie odebrać tych punktów, chociaż napędzał teraz Najman przez Wacławskiego. Mimo to ma problem z gonieniem Wacławski przez to, że napędził swojego przeciwnika, spadł na pozycję czwartą. Jeszcze Wachowicz potraktował soczystym pitem Mariusza Wacławskiego, czyli spada na pozycję czwartą. Jeszcze Najman atakuje Wójcika, ale to mi się nie udaje. Jeszcze Wachowicz wyprzedza Adriana Najmana, jednak odpowiada Najman, ależ błąd Wachowicza, jeszcze Wachowicz utrzymuje się na to za jakimś cudem, chociaż był blisko wypadnięcia, ależ tutaj sporo błędów na tym okrążeniu. I to zdecydowanie więcej emocji niż w pierwszym wyścigu. Tak, no tutaj już widzimy, że są zawodnicy, którzy teraz chcą bardziej walczyć o punkty, no i to nikt się nie podawał, każdy chciał walczyć o te punkty, ale no niestety skończyło się jak się skończyło, widzimy, że tutaj mamy jednak trochę dokuczenie ze strony jednego i drugiego zawodnika. Ale to tak jak już wiemy od kilku sezonów, że Wachowicz razem z Wacławskim nie darzą się wielką sympatią. No i też tutaj oczywiście nie zabrakło małych sporów. Małych sporów, zwłaszcza ten pit od strony Dariusza Wachowicza. Mariusz Wacławski mógł poczuć się trochę, mógł się trochę zawstydzić. Zresztą pit boli w takich zawodach. Zwłaszcza od takiego przeciwnika. Ale dobra, przejdźmy na tor. Wyścig trzeci. Oddaję tobie głos. I to już ze startu świetnie Spławski, ale jednak mamy tutaj
wypadek, no i oczywiście będzie powtórzony bieg, ostrzeżenie dla polskiego z pola A. No i zobaczymy, co pokaże tym razem z Puławski, bo widzieliśmy, że zasłał po prostu start, no i że płaci to tylko ostrzeżeniem. No a już mamy powtórkę biegu i teraz Puławski dobrze ze startu, a jednak wpuszcza przed siebie Sołtysa oraz Werlińskiego i spada na trzecią lokatę, ale już teraz próbuje się odgrozić i jest już na drugim miejscu. Na pierwszym jest Adrian Werliński, który już będzie uciekał, raczej ma 3 punkty zapewnione. Tutaj Dominik Sołtys walczy jeszcze ze Spławskim i jest na drugim miejscu. Sołtys jeszcze chwilę próbuje tutaj walczyć o trzecie miejsce ze Spławskim, ale na pewno będzie mu bardzo ciężko. Spławski tutaj walczy jeszcze o drugie miejsce i tutaj Spławski wchodzi na drugie miejsce, jak Sołtys po dłużej, czy uda się to? Jednak nie, Sołtys spada na ostatnie miejsce, jeszcze chwilę wyprzedza go. I z Polski na drugiej pozycji, no widzimy, że zbiega nam bieg coraz większe emocje i rozkręca nam się tutaj stawka. Na początek trzeba wspomnieć o fatalnych błędach za reprezentanta drużyny KS Żabka Wyczerpy Osiedle, czyli Dominika Sołtysa, który spadł na z pozycji drugiej na pozycji czwartą, czyli dosyć nieudany wyścig dla młodego wychowanka Szkoły Mistrzostwa. Ale miejmy nadzieję, że następne wyścigi dla tego młodego zawodnika zakończą się z sukcesem. Ale pora na wyścig czwarty. Lustig, Anglard, Drabiniok, Klip. Dosyć mocno obsadzony ten wyścig. Więc zawodnicy już ustawiają się na polach startowych. Jeszcze raz przedstawmy obsadę. Gracjan Lustig, zwany rakietą z Sulechowa, ustawił się na polu pierwszym z drugiego pola. Wystartuje Maciej Anglard, trzecie pole to Rafał Drabiniok, a na czwartym polu Jakub Klich ustawił się najbliżej płotu. Już za chwilę zaśpia pójdzie w górę i kto? Lustig, mimo trochę słabszego startu od Anglarta. Jeszcze Anglard wypada, czyli jechał z pola drugiego. I na jego koncie zapiszemy wykluczenie, nieudany start zawodów dla Macieja Anglarta. Na drugiej pozycji zawodnik Fiat Racing, czyli Jakub Klich walczy ze swoim kapitanem Rafalski, czyli popularny Rafał Drabiniok na pozycji trzeciej. Przypomnijmy, że Fiat Racing i Sauber Racing mają tego samego kapitana, czyli Jakuba Klicha. Gracjan Lustig nie może spać spokojnie, gdyż Klich jest wyraźnie szybszy, ale już tylko pół okrążenia do końca, czyli Lustig dowiezie te 3 punkty z pierwszego pola, z czwartego pola Jakub Klich, czyli bardzo dobry występ z tego pola. 2 punkty, 1 punktem zamelduje się na mecie Rafał Drabiniok, a wykluczeniem popisał się Maciej Angla. No ja bym bardziej powiedział, że się tutaj nie popisał, niż popisał tym wykluczeniem. To była tak trochę ironia. Tak no, oczywiście, to tutaj to mnie nie cieszy, no bo tutaj oczywiście Angler jest moim przyjacielem z teamu i jego dyspozycja na pewno nie napawa optymizmem, szczególnie przed jutrzejszym meczem. Ale widzimy, że teraz już zaczynają się bardziej te mocniejsze biegi, bo jednak te początkowe, no to są jednak takie, które po prostu, no jest ta pierwsza czwórka, tak jak pokazuje program. No a tutaj już widzimy piękny bieg. Jakub Klich, Arkadiusz Szymiński, Jakub Wójcik i Adrian Wernicki. Więc piekielnie mocna obsada. No i zobaczymy, tutaj kto będzie w stanie się wykazać. Jeszcze niedawno muszę powiedzieć, że Szybiński oraz Wójcik dwoje przyjacielów z teamu, a jednak teraz już wszystko tak się potoczyło, że jeden i drugi są po prostu swoimi rywalami i poszli już ze startu. Świetnie, Wójcik tutaj ze startu i wypada Szybiński, ale teraz czy tu będzie jednak przerwa i tak. Jest powtórka, chociaż wydawało się, że sam opuścił torę Szybiński. Tak, jest. Było widoczne, że... Tylko jest taka sytuacja tego zawodnika. Tak, dokładnie. Myślę, że tutaj Szybiński coś, jednak to jest chyba nie to. Jednak może ta zmiana teamu bardziej wymuszona wyszła mu po prostu gorzej. Nie wiem, ciężko mi tutaj ocenić. Zobaczymy, co pokaże w powtórce. I tutaj teraz dobrze wszystkich start bardzo równy. Andrzej Wielski napędza się po dłużej, ale jednak Wójcik przycina go tutaj. Wójcik próbuje teraz wejść pod Szybińskiego i zrobi to z prostą łatwością. No nie wiem, co się dzisiaj dzieje z Szybińskim. Teraz jeszcze zablokowany przez Werlińskiego, który jest już w innym świecie. Po prostu jedzie po swoje 3 punkty. Jeżeli nic się nie stanie, to zdobędzie te 3 punkty. A tutaj widzimy, że walka o 2 punkty będzie do końca. Werliński tutaj próbuje walczyć z Wójcikiem. Szybiński trochę odstaje. Werliński jeszcze próbuje się napędzać, wchodzić jakoś pod Wójcika, ale Wójcik świetnie trzyma krawężnik. I teraz jeszcze Werliński ostatnia akcja, Szybiński po dłużej, ale tutaj zabrakło 1/100 sekundy. Świetnie się Szybiński napędził, ale gdyby może nie wcześniejsze błędy, mógłby teraz być już na trzecim miejscu. Ale widzimy, że jednak Szybiński no, nie radzi sobie na tym torze.
Więc kolejny nieudany występ zawodnika z numerem pierwszym, teoretycznie najlepszym, gdyż ma dwa pola. A dobrze wiemy, jak taka przewaga pól, ile taka przewaga pól daje. Myślę, że każdy, który grał w Speedway Hacks, wie, co to znaczy startować z pierwszego pola, zwłaszcza w zawodach indywidualnych. I pora na wyścig szósty, gdzie ujrzymy Macieja Anglarta, który w pierwszym wyścigu załapał wykluczenie. Krzysztof Spławski, o, ten zawodnik na, w swojej punktacji ma punktów 2. Dawid Maćkowiak, który wygrał pierwszy wyścig, a Mariusz Wacławski, który dojechał z 0 punktami w swoim wyścigu. No więc już ustawiałem się na polach startowych. Anglart, Spławski, Maćkowiak, Wacławski. Już zawodnicy cierpliwi, ustawienie na polach startowych. Jeszcze ostatnie poprawki. Tutaj zawodnicy szykują swoje kolejne i wystartowali. Anglart najlepiej. Maćkowiak, czy da radę po szerokiej wyprzedzić się? Na razie tak, jest na razie przed Wacławskim. I minął jeszcze Spławskiego. Za chwilę może złapać Anglarta. Jednak Anglart zepsuł tutaj kompletnie wyścig Maćkowiakowi. Sam Anglart po tym wykluczeniu jedzie pod swoją trójkę. Na drugiej pozycji, pod drugą dwójkę jedzie Spławski. Figa z makiem, gdyż Maćkowiak już atakuje po szerokiej. Nie, Spławski się broni. Jeszcze jedno okrążenie wielkich emocji na torze w Bydgoszczy. Czy Maćkowiak, czy Spławski? Chyba Spławski już jeszcze próbuje wejść za koło. Jednak ten manewr się nie udaje i Spławski przywozi drugą dwójkę, 3 punkty przywiózł Maciej Anglart, a z jednym punktem kończy wyścig Maćkowiak. Ten zawodnik będzie miał 4 punkty po tym wyścigu. Świetne emocje w tym wyścigu. Tak, no tak jak mówiłem, po prostu jego nabieg coraz lepszy tej emocji i naprawdę na koniec może się tutaj okazać, że będziemy walczyć aż do ostatnich metrów o 3 punkty. No bo widzimy, że tutaj stawka się coraz bardziej rozkręca, zawodnicy czują tutaj siebie. Zobaczymy, co dalej pokaże. I pora na wyścig kolejny, czyli siódmy, na który zapraszam widzów, a ciebie do Tak, już za chwilę szamy z biegiem siódmym, gdzie z pola A pojedzie Sołtys, z pola B Lustig, z pola Sanajman i z pola D Ociepa. Jestem pełen podziwu dla organizatorów, którzy poza tym pierwszym wyścigu zagwarantowali nam świetne emocje na torze w Bydgoszczy. Nie zawsze tutaj oglądaliśmy tak duże emocje jak dzisiaj, ale trzeba dać pokłony toromistrzowi dzisiejszych zawodów, czyli mnie, Dawidowi Ociepie, gdyż ja przygotowałem ten tor. No trochę źle to zabrzmiało. A my dziękujemy 24 osobom, które oglądają ten wyścig w tym momencie. Zawodnik jeszcze tutaj nie wbił na serwer, nie ma Adriana Najmana i on chyba zostanie wykluczony z tego wyścigu. Zegar 2 minut czeka, tutaj płynie, odlicza czas nieubłaganie. A już jednak podjechał Najman. Tak więc już zawodnicy wjadą w swoje pola startowe i wystartujemy. Tak jest, to jeszcze czekamy na start biegu. No i czekamy, aż zawodnicy ustawią się pod tasią. Będzie to miało już miejsce teraz. Zobaczymy, czy ta armata, jaką jest Krystian Lustig, to będzie kolejne 3 punkty, czy jednak może krakowski Dominik będzie w stanie odpowiedzieć. Myślę, że ten nóż w awatarze jest nieprzypadkowy. Tak, dokładnie. I już ze startu tutaj widzimy, że Sołtys od razu ruszył na Lustiga, zablokował go tutaj z dołu i teraz jednak Sołtys popełnia błąd i wpuszcza Najmana oraz Lustiga jeszcze napędza się tutaj Ociepa po dłużej i Ociepa jest już na trzecim miejscu, a Lustig jednak jakimś cudem jest znowu na pierwszym. Zobaczymy, teraz Najman napędza się po dłużej, blokuje go Ociepa, jednak Najman przychodzi i Sołtys już jest na drugim miejscu, wykorzystuje to jednak Sołtys teraz wjeżdża na pierwszym miejscu, jeszcze blokuje Lustiga, Najman jest tuż za nim i teraz czy Najman, jeszcze Najman wchodzi pod Sołtysa, Lustig również, czy Ociepa też się tam Ociepa wmieszał, no i Sołtys najpierw był w piekle, potem był w niebie, aż na koniec po prostu zabrakło mu chyba ostatniego oddechu, no i niestety kończy tej zerowym dropkiem punktowym, no a to widzimy, że Najman po prostu sobie jechał bardzo swobodnie, zaatakował dopiero w końcówce, ale jakżeż wraca ten zawodnik, który
No, był trochę zapomniany, jeśli w tej pierwszej lidze mogło było nie wysychać. Ale przecież był najlepszym zawodnikiem w pierwszej lidze. No, najlepszym tak, był wobec deklasową konkurencję, niemal jak Filip Sokłowski w Ekstralidze. Tak, tylko że to jednak była ta pierwsza liga, dużo początkowych, ale teraz widzimy, że to Adrianowi całkowicie nie przeszkadza, że po prostu wraca jak do siebie i po raz kolejny jedzie tak, jak wszyscy od niego tego oczekują. No i zobaczymy, jaki będzie w ogóle ten jego sezon, jego powrót do Ekstraligi. Też jego powrót do zespołu, ale też oddaję tobie głos. Ostatni wyścig drugiej serii. Frączek, Wachowicz, Chyliński, Drabinok. Po tej serii będziemy mogli powiedzieć coś więcej o wszystkich zawodnikach. Wachowicz ukradł start, ale sędzia nie przerywa wyścigu. No, a jest na pozycji pierwszej. Drugi Michał Frączek, Drabinok nie zdał go przeciąć. Czyli Frączek dowodzi peletonem już nie do końca. Drabinok ma chrapkę na przejęcie pałeczki lidera tego peletonu. Wachowicz jedzie w swoim świecie po 3 punkty. Chyliński wyprzedza Drabinoka, a wypada Frączek. Dosyć głupi sposób, amatorski błąd tego zawodnika, ale jest poza torem. Nic mu nie odda tych punktów, które by dowiózł. 3 punkty. Wachowicza zdeklasował konkurencję, 2 punkty Drabinioka, a 1 punkt przywozi Kasper Chyliński. Tutaj chyba ciężko było cokolwiek tutaj powalczyć z Erkiem Wachowiczem, jednak tak jak mogli obserwować ten typu macherzy, tak Darek Wachowicz po prostu wygrał. Ale też jeszcze zobaczymy, czy to jeszcze na pewno by chcieli zobaczyć ten bieg jeszcze raz, jeśli chodzi o powtórkę, no ale to niestety nie będzie to egzekwowane i za chwilę przejdziemy do kolejnego biegu. Kolejna seria, a my mamy pytanie do widzów. Jaki zawodnik was na razie zawiódł, a który zaskoczył? Udzielajcie się na czacie, my to będziemy promować. A jak dowiecie się niedługo? Już za chwilę startujemy z 3. serią tych zawodów. Z pola A Wacławski, z pola B Drabiniak, z pola C Szybiński, z pola D Sołtys. No i zobaczymy, czy Szybiński tym razem się obudzi. Zobaczymy jednak tutaj ciężki, równy start. Wacławski tutaj przytrzymał trochę rywali. Sołtys wszedł pod Szybińskiego, czyli po raz kolejny Szybiński popełniał błąd. Tutaj napędza się teraz po dłużej, jednak jest cały czas na tym miejscu. Teraz wypada Sołtys, więc Szybiński już na pewno, jeżeli nic się nie wydarzy, spunktuje w tym biegu. Teraz Wacławski jeszcze wyprzedza Szybińskiego. Teraz Szybiński był blisko, myślę, żeby wypaść, ale jednak utrzymał się na to, że teraz napędza się po zewnętrznej. Wacławski rusza na Drabinioka, wchodzą w ostatnie okrążenie. Szybiński na drugim miejscu i teraz czy wejdzie pod Drabinioka, jednak Wacławski jeszcze wszedł pod niego. No i po raz kolejny Szybiński traci to, co zdobył wcześniej. No i myślę, że te zawody to już mogą iść w jego zapomnienie. Po prostu dzisiaj nie może się odnaleźć na to, że w Bydgoszczy jest tam na szarym końcu, zarazem z Dominikiem Sołtysem, któremu jeszcze nie udało się niestety zdobyć tych punktów, a jest to wielka szkoda, bo no nie ma co mówić, umiejętności ani ambicji nie możemy mu jednak odmówić. Tak jest, zdecydowanie jeden z lepszych zawodników Ekstraligi w poprzednim sezonie. Zdecydowanie. A trzeba wspomnieć o rekordzie toru w Bydgoszczy. Bartosz Całusiński, 28 sekund nadal od pół roku ten rekord nie został pobity. Czy dzisiaj tak się stanie? Może dowiemy się już niedługo. Chyliński, Wójcik, Lustik, Maćkowiak. Kolejny wyścig dzisiejszego wieczoru. Kto punktuje potrójnie, a kto nie dowiedzie żadnych... Poszli! Taśma, pierwsza taśma w tym sezonie, którą zrywa Dawid Maćkowiak. Na razie równie pochyła. 3 punkty w pierwszym starcie, w drugim już tylko 1. A teraz na 4. polu Dawid Maćkowiak nie ustawi się do powtórki, gdyż wystartował za wcześnie i dotknął taśmy. Poszli po raz drugi. Chyliński utrzymuje pozycję przed Wójcikiem. A Lustik, rakieta stulechowa goni. Wójcik już rozprawia się z zawodnikiem Blue Angels Riders. Chyliński pituje Lustiga, ależ to zrobił. Ależ go teraz ośmieszył. I teraz zabiera się w pogoń za Jakubem Wójcikiem, swoim jeszcze nie do niedawna kapitanem. Kto wygra tę rywalizację? Chyliński po szeroki. Wójcik konsekwentnie trzyma krawędzik. Spokój. Czy tak naprawdę szaleństwo po tej szerokiej? Jeszcze Lustig chce się w to włączyć, ale nic to nie zmieni. A mimo braku mijanek tak naprawdę i świetne emocje w tym wyścigu. Kolejny wyścig, który dostarcza nam duże emocji. Zawodnicy tutaj mogą jechać wszędzie, przy krawężniku, po zewnętrznej, to nie ma znaczenia. Gdyż i tak, tutaj się zawodnicy wyprzedzają, a nawet jak się nie wyprzedzają, kąsają swoich rywali przez 4 okrążenia.
czas na wyścig kolejny. Wachowicz, Werniński, Ociepa, Englart i oddaję głos mojemu współkomentatorowi. Tak, no tutaj już widzimy, że jest pierwszy, co zerwał taśmę. Pierwszy, który wypadł, no to był bardzo szybki, bo już pierwszym jego był to Arek Szczepiński. Więc no zobaczymy, czy przeniesie kolejny bieg. Czy tym razem cała czwórka wyjdzie spod taśmy. Zobaczymy, co i myślimy, że będzie bardzo również ciężki bieg, ponieważ z pola A Dariusz Wachowicz, z pola B Adrian Werniński, z pola C Dawid Ociepa i z pola D Maciej Englart. Ale tutaj widzimy, że jeszcze nasz współkomentator potrzebuje reloga. No i sędzia zwracam tutaj uwagę o nazwisko. Dawid się do tego nie zastosował. Zobaczymy, czy będzie jeszcze jakieś ostrzeżenie związane z tym. Ale chyba nie. Jak widzimy, że właśnie sędzia zawodów tutaj przymknął na to oko. Już za chwilę startujemy z kolejnym biegiem. I poszli najpierw za start tutaj Wachowicz i Englart z ostatniego pola jedynie. A jedz, był blisko przydać się na trzecie, a jednak wypadł z toru. I tutaj, Boże, tutaj widzimy, że Wachowicz nawet tutaj próbuje jeszcze pomagać jakoś swojemu byłemu koledze z drużyny. I tutaj świetnie spitował Wernickiego, przez co Wernicki spadł na trzecie miejsce. I czy tutaj Dawid Ociepa będzie w stanie na tym ostatnim okrążeniu się utrzymać na drugiej pozycji? Wernicki byśmy nacierali, teraz czy Ociepa wejdzie dobrze? Wszedł źle i stracił drugą pozycję na rzecz Adriana Wernickiego. Ależ błąd ogromny na wejściu w tym drugi łuk. Tak, no właśnie tak myślałem, czy uda ci się, Dawidzie, dobrze wjechać, ale no niestety mało brakowało. Czy mało brakowało, ale trzeba pamiętać, jakiej klasy z Adrian Wernicki. Tak, ale co ważne... Lepszy jeden punkt niż wykluczenie, tyle powiem. Że jedzie dzisiaj bardzo równo, ta forma się nie zmienia. Ale trzeba wspomnieć, że jeszcze mam dwa wyścigi z pola A i pola B. Tak więc mam szansę zainkasować 8 punktów, czy to mi da awans do 8 do 6. Ale pomarzyć można. Przejdźmy do wyścigu 12. Nie zabierajmy czasu antenowego na wywiady. Klich, Frączek, Spławski, Najman. Kolejna obsada, która wygląda wręcz... Tak jest, po raz kolejny tutaj widzimy mocna obsada. I po raz kolejny antenement tej, że trochę spóźnia się. Jednak zdążył. Zdążył. Jeszcze Całośnicki tutaj mówił, że następnym razem nie będzie tyle czekał. Klich, Frączek, Spławski, Najman. Obsada tego kończącego trzecią serię. I kto? Frączek zasypia. Jednak nie wykorzystują tego rywale. Klich na pierwszej pozycji. Na drugiej jedzie Michał Frączek. Na trzeciej plasuje się Adrian Najman. A czwarty Wacławski. Chociaż Frączek już rozprawia się z Klichem. Czy Klich teraz odpowie? Nie odpowie. Jest pierwszy Frączek. Teraz odbija. Niepotrzebnie, ale utrzymuje się na tej pozycji. Klich teraz nie ścina. Najman może to zrobić, ale nie wyprzedza. Klich jest wyraźnie szybszy od Frączka. Frączek trochę za szeroko. I Klich to wykorzystuje. Czy wykorzysta to Najman? Pojedzie po bandzie, ale tu nic mu nie da. Spławski kompletnie się nie liczył w tej walce, ależ emocje w tym wyścigu 12. No ma tutaj Frączek dużo, dużo szczęścia, że w porę zorientował się, że tutaj napędza się po zewnętrznym adrenalinie, bo inaczej byłby chyba trochę już na straconej pozycji i do wyzbierania jeden punkt, ale zdążył zablokować Neymana i świetnie tutaj Frączek zdobywa 2 punkty. Są tutaj podejrzenia o jazdę paro, które jest zakazane w zawodach indywidualnych, ale nic takiego raczej nie użyłem w tym wyścigu. Tak, dokładnie. Patrzymy tutaj, widzimy, tak jak mówiliśmy, Adrian Najman tutaj po dobrym początku, teraz tutaj z jedynką. Myślę, że jednak Frączek był rywalem, na którym Najman powinien się tutaj skupić i powalczyć z nim o te 2 punkty. No on tutaj musiał się bardziej użerać nad tym, żeby zablokować swojego rywala, który próbował go gonić. Wprawdzie dało mu się to, ale no, widzimy jak szybko. No i mamy tutaj po raz kolejny bieg z udziałem Adriana Najmana i z pola B jego były przyjaciel z teamu Kasper Chiliński, z pola C Maciej Englart i z pola D
Arkadiusz Szybiński. I tutaj widzimy świetny start Chylińskiego. Szybiński próbuje się napędzać po zewnętrznej, teraz na zewnętrzną wychodzi Anglert. Szybiński tutaj wchodzi pod Chylińskiego i Szybiński jest na drugim miejscu. Teraz miał tutaj dużo, dużo szczęścia, że Chyliński nie zorientował się w jego manewrze. Chyliński spada na ostatnie miejsce, tutaj Anglert próbuje jeszcze powalczyć z Szybińskim. Wypada Chyliński i będzie teraz tylko walka Anglerta z Szybińskim. Czy Anglert zdąży dogonić tego Szybińskiego? To bardzo ciężkie. Zobaczmy teraz, czy Anglert da radę pokryć, ale nie da rady. Jest tutaj za wolny. Ależ tutaj w dechy uderzył, to było aż słychać w budce komentatorskiej. Tak, dokładnie. Tutaj Adrian Neumann niezagrożony zdobywa 3 punkty. Myślę, że jest bardzo bliski, żeby awansować do co najmniej półfinału. Ja tam myślałem na przykład, że w ogóle tam na kolejnie go chwyciło. Tak pojechał w bandę. Jednak wiem, że to jednak chciał zamknąć bardziej napędzonego przeciwnika. Ta sztuka mu się nie udała, a my przejdźmy do wyścigu numer 14. Maćkowiak, Klich, Wachowicz, Sołtys. 24 widzów. Bardzo dziękujemy za wysoką oglądalność tego kryterium masów. Dominik Sołtys, na razie te zawody dla niego nieudane. Dla popularnej maszety z Krakowa. Jedzie on na dodatek z pola czwartego. Na razie punktów ma nie za wiele, bo aż a w tym wyścigu będzie był bardzo ciężko, gdy jedzie na Wachowicza, Klicha i Maćkowiaka. Na dodatek z pola czwartego. To jest jeszcze gorsze niż jazda w jednym wyścigu na Adriana Miedzińskiego i Nikiego Pedersena. A na te Grigory Ałogutę, który też lubił ostro pojechać, ale zostawmy to. Przejdźmy do tego wyścigu. Maćkowiak ukradł start, atomowy start popularnego Sewilli. Jest on pierwszy, ale odjechał za szeroko, co wykorzystuje Klich, stary wyjadacz z Pilej Haksa. Jeszcze starszy Dariusz Wachowicz, Konsa Maćkowiaka. Dwóch zawodników z awatarem WJ na dwóch pierwszych pozycjach. Nie wiem, co oznacza ten skrót. Możliwe, że po tym wyścigu w wywiadzie się dowiem. A Wachowicz Konsa swoim motocyklem próbuje jakimś szanownym atakiem. I co mu się udaje? Maćkowiak popełnia fatalny błąd. Co wykorzystuje momentalnie Wachowicz? Jeszcze Sołtys nie dopisze punktu do swojego dropku punktowego. No Maćkowiak może być bardzo zdenerwowany na to, co zrobił w tym wyścigu. I pora na wyścig kolejny. Drabiniok, Ociepas, Pławski, Wójcik. Ostatni dzwonek dla Ociepas. No ja właśnie chciałbym trochę wiedzieć tutaj, co Maćkowiak miał w głowie. Co to w ogóle był za manewr, ale tego się jeszcze nie dowiemy. No i kolejny bieg. Drabiniok, Ociepas, Pławski, Wójcik. Czy tutaj Wójcik da radę zainkasować 3 punkty, bo będzie tutaj faworytem tego biegu, ale tutaj wszyscy widzimy równo trzyma tutaj Drabiniok z Pławski. Wchodzi jednak na pierwszą pozycję, już jest Pławski na pierwszej pozycji. Drabiniok sanduje na pozycji tutaj Ociepa, ale zablokowany przez Wójcika. Teraz Drabiniok i Wójcik wchodzą po Pławskiego i Wójcik wypada, czyli najgorzej, co mogło się stać dla niego w takim biegu. Ociepa teraz tutaj wyprzedza z Pławskiego, jednak blokuje go Drabiniok i Drabiniok już ucieka na pierwszej pozycji. Na drugiej jest jednak Ociepa, już za nim z Pławski jest tutaj, wypada Ociepa, cóż za błąd. No i teraz już bez żadnych problemów to są tutaj punkty Drabiniok oraz Pławski, ale no tutaj szkoda bardzo Dawid. Błąd z finału. Bo mogłeś tutaj sobie utrzymać swoje spokojne. Czy tak szczerze powiem, że te dwa punkty by nic nie dało i tak z 8 punktami nie dałbym radę awansować się do punktu. Albo możliwe, że będę tego żałował. No. Też nie wątpię. No dobra, wyścig 16. Wernicki, Wasławski, Frączek, Lustig. Ostatni wyścig, który zamyka czwartą serię. Pozostanie tylko seria piąta, półfinał i finał. Jest 1:40, jest to dosyć późna godzina, dlatego podwójnie wam dziękujemy za to, że oglądacie nas na platformie SpeedwayHacks.tv. To tak naprawdę wielkie wyróżnienie, że chce wam się oglądać tak wielkie zawody jak kryterium masów, zawody rozpoczynające sezon, nie przerwania sezonu pierwszego. Weryński, Wacławski, Frączek, Lustig. Jakie emocje przynosi na ten wyścig? Czy dojadę może gęsiego w czwórkę?
Zobaczymy, Wernicki wykorzystuje pierwsze pole, na drugiej pozycji jest Mariusz Wacławski, tak jest, nadal jest na drugiej pozycji popularny pop, na trzeciej jest Gracjan Lustig, nie, już jest drugi Gracjan Lustig, a Wacławski spada na pozycję czwartą, na trzeciej pozycji jedzie Michał Frączek, nie, znowu go wyprzedza Wacławski, nie, popularny Hik jest trzeci, i znowu się rozjechali, czyli trochę mniej emocji w tym wyścigu, ale Wacławski nadal wierzy, że da radę wyprzedzić Michała Frączka, jeszcze próbuje niesamowitym atakiem na granicy wykluczenia, ale to mu nic nie dało, jak to mówił Mariusz Pudzianowski, gdyż przyjechał na czwartej pozycji. No tak, tutaj świetny bieg Wernickiego oraz Lustiga. Widzimy, że Wacławski no po prostu ciężko było mu cokolwiek zrobić. Patrząc, że jeszcze pierwszy łuk pojechał po bandzie, nie wiem po co było mu to potrzebne. Widzimy, że Wacławski tutaj ciężko mu chyba trochę zorientować się na tym torze, ale co widać, jego dorobek punktowy był tutaj drugim najgorszym zawodnikiem. A już za chwilę po raz kolejny pojawi się Arkadiusz Szybiński, czyli zawodnik, który dzisiaj jest tak jakby pod ostrzałem, patrząc na nasz komentarz. Ma 3 punkty i bez żadnych szans na awans do półfinału, chociaż jechał teraz powiedzieć drugi raz z pola pierwszego, co jest niesamowitym handicapem. Tak, dokładnie, więc no tutaj ciężko cokolwiek o nim tutaj powiedzieć, no bo to są po prostu fatalne jego zawody i mam nadzieję, że zmieni coś, patrząc na początek sezonu, bo inaczej może być ciężko. No i ruszamy. Szybiński, Wachowicz, Lustig, Spławski i najpierw ze startu chyba trochę Wachowicz, tak trzyma tutaj Szybiński bardzo dobrze Wachowicza, Lustig wchodzi pod Wachowicza, teraz Szybiński na pewno będzie chciał uciekać, wytrzymać, chociaż zdobyć jakąś trójkę, tak udaje mu się to, jak rusza w pogoń Lustig, a w międzyczasie Spławski wchodzi pod Wachowicza, ale Wachowicz już jednak wraca na swoją pozycję i pituje, tutaj widzimy Spławskiego, Szybiński ucieka przed Lustigiem. Zewnętrz możliwości się na zmianę pozycji. Tak, tutaj chyba nie powinno się już nic do końca wydarzyć, Spławski tutaj próbuje wejść po kredzie, ale nie dał rady, więc Szybiński budzi się, ale no niestety szkoda, że dopiero już na koniec zawodu jedynie co to może się pożegnać tutaj z kibicami. Tak jest, jeśli chodzi o reszcie zawodników, no to Spławski również żegna się z turniejem. Jeżeli chodzi o Lustiga, to Lustig raczej razem z Wachowiczem będą minimum w półfinale. Tak jest, jest to wielkie wyróżnienie na tak ważnych zawodach. Wyścig 18, Wernicki, Maćkowiak, Najman, Drabin. Ta obsada może nam zagwarantować niesamowite emocje, których nie możemy się doczekać. Tak jest, już ustawieni grzecznie na polach startowych, tylko Drabiniok jeszcze szuka optymalnej ścieżki do wjazdów. I poszli Wernicki, znowu najlepiej na drugiej pozycji. Najman wchodzi pod Maćkowiaka, który próbuje znaleźć po szerokiej prędkości. Drabiniok wykorzystuje jego niefrasobliwość. Drabiniok jest już drugi, a Najman czwarty, ależ nam się tutaj to zmienia. Jedzie na czwartej pozycji Adrian Najman. Teraz goni Maćkowiaka, jednak niewiele mu to daje. Daje mu tylko prędkość, żeby wyprzedzić Maćkowiaka, ależ niesamowity atak przekraczający go. Maćkowiak się odegra, jakże? Ależ mu wjechał pod łokieć, jest na pozycji trzeciej na końcu tego wyścigu. Więc jeszcze raz Wernicki, Drabiniok, Maćkowiak, Najman. Wynik wyścigu numer 18. Czyli tylko 4 wyścigi zostały nam do zakończenia tych zawodów. Tak, tylko 4 albo nawet aż 4. Bo jednak to będą już za chwilę te najważniejsze wyścigi, bardzo kluczowe. No i tutaj widzimy, że zero Najmana bardzo tutaj dużo psuje w kontekście o najlepszą szóstkę. Będzie bardzo ciężko, żeby się tam utrzymać, patrząc, że Wójcik będzie jeszcze jechał, który ma 8 punktów. Myślę, że Wójcik będzie w stanie go wyprzedzić, patrząc, że jedzie na Sołtysa, który dzisiaj nie zdobył żadnego punktu. Jeżeli chodzi o Wernickiego, no to on tutaj prowadzi w klasyfikacji. Jeżeli chodzi o Maćkowiaka, no to on również się niestety żegna z nami. I Drabiniok.
Patrząc na to, jaką formę dzisiaj prezentuje, to myślę, że będzie w stanie nawet walczyć o jakieś podium, bo mam przynajmniej cichą nadzieję, że będzie potrafił zaskoczyć. A my ruszamy już z kolejnym biegiem, czyli Dawid Ociepa, Kasper Chyliński, Jakub Klich i Mariusz Wasławski. Jeśli chodzi tutaj o klasyfikację tych zawodników, to tutaj jedynie Klich jedzie. W sumie, żeby przypieczętować swój awans raczej do finału, a reszta zawodników jedynie co będzie mogła zrobić, to popsuć mu jego plany. Ale zobaczymy, czy będą w stanie to zrobić. I poszli tutaj świetnie, Ociepa ze startu tutaj zamknął Klicha i jest na pierwszym, się wyrzuca tutaj Klich Chylińskiego oczywiście. Świetnie tutaj Dawid Ociepa poszedł, ale teraz już na pierwszym miejscu jest Jakub Klich i to on będzie uciekał rywalom. Ociepa tutaj jest na drugim miejscu i blokuje Wasowskiego, więc jednak widzimy, że Ociepa nie podejmuje się walki. Nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że są jednak w przyjacielskich relacjach dawni koledzy z drużyny, ale no... Tutaj Klich spokojnie zdobywa 3 punkty, 2 punkty Ociepa i 1 punkt Wasławski. Tutaj widzimy, że bardzo złe słowa poleciały w stronę Dawida Ociepy. Ale myślę, że te nerwy są niepotrzebne, bo tak jak jeden, jak i drugi jechali tutaj, żeby się przejechać. No i widzimy, że kolejny Klich nie umie powstrzymać swoich emocji. Tutaj bardzo wiele negatywnych słów w stronę mnie. Tak, myślę, że to jest niepotrzebne. Powinno zostać ukarane. To już jest po prostu niepotrzebne, bo po prostu, no i tak to byłby koniec. A teraz zobaczymy. Jest faktycznie jeden z najważniejszych biegów. Pewno Jakuba Wójcika, który jedzie po awans, co najmniej do półfinału. Ale tutaj widzimy, że nie ma też łatwo. Chociaż patrząc na dorobki punktowe rywali, no to myślę, że jest w stanie to zrobić i już ruszyli ze startu. Teraz świetnie Wójcik jest tutaj na prowadzeniu i będzie starał się uciekać. Będzie starał się jechać po swój awans do dalszej części zawodu, zanim Maciej Angler, który dzisiaj pewno zawodów nie zejdzie do udanych, tutaj próbuje po szeroki Angler. Jest zamknięty tutaj przez Wójcika na trzeciej pozycji, Frączek, nic się są. To jest teraz już wypada Angler, no i chyba Wójcik jest praktycznie pewny tego awansu, bo tutaj jeszcze Frączka. Ale tutaj zobaczymy, czy dojedzie Dominik Sołtys, bo jeżeli uda mu się to zrobić, a udało mu się, czyli zobaczyć tutaj swój honorowy punkt, który no bądź co bądź mu się należał, bo tutaj jednak w przednich biegach prowadzi walkę, czyli Wójcik z awansem, a Najman niestety po walce dzisiaj, no tak jak mówiłem, TSR bardzo mu tutaj przeszkodziło, no i niestety jest poza pierwszą szóstką, a w finale meduje się Jakub Klich oraz Adrian Wernicki. Jak oceniasz dwójkę, która awansowała do finału, Dawidzie? Zasłużenie kompletnie. Adrian Wernicki i Jakub Klich dzisiaj prezentują bardzo dobry poziom. Jedyne, czego nie wiemy, to zestawienia pól, z jakich pojadą zawodnicy w wyścigu półfinałowym. Tak, ale myślę, że zawodnika, który zajął czwarte miejsce po fazie zasadniczej, możemy uznać za jedną z niespodzianek. Co o tym sądzisz? Tak jest, Rafał Drabiniok zaprezentował się dzisiaj z bardzo dobrej strony. 11 punktów na taką obsadę. Brzmi świetnie. Tak, no i to też nie jest jeszcze skończone, że on będzie po prostu miał tyle punktów. O, za chwilę zobaczymy, co pokaże w półfinale, którym pojedzie z drugiego pola, więc tak jakby no jest tutaj z jednego, jeden ma jedno z lepszych pól, ale widzimy, że tutaj nawet gorszy wszystko się może zdarzyć. Także tutaj Dawidzie, oddaję ci głos. I poszli Wójcik najlepiej z pola pierwszego i on chyba pojedzie po finał. Drugi jest Drabiniuk. Dwie grupy na razie na torze, chociaż Wójcik będzie spowalniał Drabiniuka, broniąc się przy krężniku. Drabiniuk trochę szerzej. Lustik kąsany przez Wachowicza po raz kolejny, ale że dzisiaj na plecach jedzie Dariusz Wachowicz. Wójcik nadal pierwszy, a Wachowicz już mija Lustiga. Zaraz może zrobić to samo z Rafałem Drabiniukiem. Czy mu to wyjdzie, czy jednak nie da rady. Wachowicz teraz Drabiniuk powiedział ogromny błąd, a tak go chwaliliśmy. A teraz popełnił błąd, który pozbawia go finału. Wójcik w finale, Wachowicz w finale, Lustig poza finałem, a Drabiniuk poza torem. No i w Rybniku było bardzo głośno.
a aktualnie jest bardzo cicho. Bo to, co Zrobieniak zrobił przez wszystkie zawody, przez te wszystkie swoje 5 biegów, to jak świetnie pokazał się na torze, kończyło się tak, że po prostu w swoim ostatnim biegu pojechał najgorzej jak się dało, popełnił błąd. No i jest, jest. Lustig bardzo waleczny również, ale no niestety musiał uznać klasę rywali, którzy są jednak troszkę bardziej doświadczeni, ale oczywiście nie może tej Lustigowi ani Drabiniakowi odbierać ambicji, ponieważ pojechali bardzo dobre zawody na taką mocną stawkę, szczególnie właśnie Drabiniak. No ale w finale już się na koniec zawodników tych, których patrząc aktualnie na obsadę powinniśmy mieć, no bo oczywiście no, brakuje tutaj niektórych zawodników, którzy dzisiaj mogli wystąpić, tak jak Mateusz Gutman, czy to oczywiście Filip Sokołowski, czy też by Kamil Tokarczyk. No ale patrząc na tą obsadę, która jechała, to mogę stwierdzić, że mamy najmocniejszy finał, jaki mógłby być. Dokładnie, chociaż brakuje jednej osobowości. Jest nim finał Filip Sokołowski, którego dzisiaj bardzo brakuje. Nie mógł dzisiaj pojechać w zawodach. Ale zamiast tego mamy bardzo mocny finał. Wystąpi nim Wachowicz, Wójcik, Wernicki oraz Klich. Kto zainkasuje 3 punkty i złoty medal, a kto będzie się bez medalu mimo obecności w finale? Dowiemy się już za chwilę. Klich, Wernicki, Wójcik, Wachowicz, ależ obsada. Jest też taka możliwość, że Klich powtórzy wyczyn z finału z Grand Prix Torunia w sezonie 6 wyścigu. O, finał, tak naprawdę złoty medal całego cyklu. Gdzie dotknął taśmy? Pamięty, finał. Ale może tego już nie przywołujmy. Jeszcze raz, Klich, Wernicki, Wójcik, Wachowicz. Ależ obsada tego wyścigu. Nie mogę się już doczekać, jak ten wyścig się zakończy. I tych niezapomnianych 28 sekund, też tyle zajmuje pokonanie 4 okrążeń na torze w Bydgoszczy. Już zniecierpliwani. I kto pójdzie najlepiej? Wójcik najlepiej! Wernicki wypada, będzie powtórka, czerwone światło się zapaliły. I będzie to ostrzeżenie dla Wernickiego? Bez ostrzeżenia. Bez ostrzeżenia, chociaż pojawiły się głosy o pokazaniu czerwonej kartki dla jednego zawodnika. Szkoda, że finał ogląda mniej osób niż oglądało całego streama. Ale naprawdę wielkie emocje na torze w Bydgoszczy. Klich, Wernicki, Wójcik oraz Dariusz Wachowicz. 21.53 godzina rozpoczęcia 22. wyścigu finałowego kryterium asów. Ten wyścig decyduje o medalach. Klich zasypia, Wernicki to wykorzystuje i Klich wypada z toru. Tu powinno być ostrzeżenie dla Jakuba Klicha. Ależ tutaj poderwowany Adrian Wernicki, ale mu się nie dziwię. Bez ostrzeżenia on zaspał na tym starcie. Tu sędzia popełnia błąd, ale mimo tego bez ostrzeżenia dzisiaj bardzo łagodnie podchodzi Bartosz Sałusiński do tych ostrzeżeń i ogólnie do kartek, gdyż kilka kartek dzisiaj też mógł pokazać się za jazdę parą albo za wyzwiska. Trzecia powtórka tego wyścigu. Kto najlepiej? Klich równo i utrzymuje pierwszą pozycję. Drugi Adrian Wernicki, trzeci Wachowicz, tak jest. Trzeci Dariusz Wachowicz, stary Jack Daniels Racing na 4-2 Klich. Dostaje takiego pita, że wypada z toru. I on na pewno bez medalu. Klich pierwszy atakowany przez Wernickiego. Kto zdobędzie złoto? Wernicki wyprzedza Klicha. Czyli teraz on jedzie po złoty medal. Ostatnie okrążenie. Kto teraz zainkasuje złoty medal? Wernicki popełnia błąd, odbija. Klich nie wyprzedza go. Tak więc złoto dla Adriana Wernickiego. Chociaż mógł dowieść ten złoty medal. Jakub Klich popełnia ogromny błąd. Co powoduje to, że utracił to złoto na rzecz Adriana Wernickiego, który zaczął ten sezon najlepiej. Jak mu i gratuluję mu całemu gronu medalowemu dzisiejszych zawodów w Bydgoszczy. Nie wiem, tamowite zawody dzisiaj przyznaję. Osobiście stawiać, że Adrian wygra w tym finale, no to bym tak nigdy nie postawił. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, David. Wernicki mógł wygrać, zwłaszcza, że jechał z drugiego pola, ale Klich jechał dotychczas świetnie. Tak, no na pewno zdziwił. Starczy tylko Klich, przecież. Który dopiero po raz drugi przegrał. No i Klich przegrał też na otwarcia i przegrał też na zakończenie. Ale takie przegranie to jednak niektórzy by chcieli tak przegrywać, że zdobywają srebro. Nadzież dla niego to jest naprawdę, no, może nie cios psychiczny, ale coś. Ja bym wolał mieć złoto. Ty byś wolał mieć medal przede wszystkim. Tak jest, ale my już dziękujemy za tę transmisję. Do usłyszenia na antenie Speedway Haxe. W tym tygodniu jeszcze czeka nas transmisja z 2 spotkań ligowych za dzisiejsze zawody. Dziękuję bardzo. Jakub Fordon. I Dawid Ociepa. Zapraszamy na kolejne transmisje. Do usłyszenia.